W 2019 roku zakończył się proces beatyfikacyjny księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. To postępowanie dało podstawy, by dołączyć prymasa tysiąclecia do grona błogosławionych. Jednak Stefan Wyszyński jest znaczącą postacią nie tylko dla Kościoła katolickiego, lecz także w historii naszego kraju. W drugiej połowie XX wieku obok papieża Jana Pawła II był najważniejszym duchowym przywódcą Polaków. Stał na czele instytucji będącej długo jedyną liczącą się siłą opozycyjną wobec komunizmu. W tym materiale sprawy sakrum odłożymy zatem nieco na bok i skupimy się na politycznych aspektach działalności prymasa tysiąclecia. Jest nas już ponad 15 tysięcy, ale wierzymy, że to dopiero początek. Jeżeli cenicie naszą pracę, to zachęcamy do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie otrzymywali powiadomienia o nowych materiałach, a dla nas będzie to dodatkowym paliwem do dalszych działań. Październik 1948 roku. W Warszawie umiera prymas Polski August Chląd. W tym momencie dla Kościoła katolickiego w Polsce, jak i dla całego kraju, rozpoczyna się jeden z najczarniejszych okresów najnowszej historii. W pierwszych latach istnienia Polski Ludowej, popierani przez Sowietów komunistyczni dygnitarze, starali się przynajmniej oficjalnie wyrażać sympatię wobec wiary katolickiej. Na procesjach Bożego Ciała widywano m.in. Bolesława Bieruta, który ponadto, składając ślubowanie prezydenckie, zakończył je znamiennymi słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”. Było to oczywiście działanie czysto propagandowe, które miało przekonać Polaków do nowej władzy. Po sfałszowaniu wyborów i wyeliminowaniu PSL Stanisława Mikołajczyka, komuniści zmienili swoje podejście do kościoła o 180 stopni. Duchowieństwo stało się jednym z głównych celów aparatu represji. W ostatnim liście do papieża Piusa XII prymas Chląd wskazał jako swojego następcę biskupa Stefana Wyszyńskiego. Wówczas pochodzący z małej miejscowości Zuzela na Mazowszu kapłan liczył 47 lat. Święcenia przyjął w 1924 roku. W czasie II wojny światowej był m.in. kapelanem Armii Krajowej. W tej roli uczestniczył też w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu wojny został biskupem lubelskim. Pius XII przychylił się do prośby zmarłego kardynała Chlonda i już w listopadzie 1948 roku Stefan Wyszyński został arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim, a także otrzymał tytuł prymasa Polski. Pierwszym poważnym ruchem politycznym prymasa Wyszyńskiego było zawarcie 14 kwietnia 1950 roku umowy z władzami komunistycznymi. Metropolita warszawski tłumaczył to przede wszystkim chęcią zahamowania trwających od kilku miesięcy represji skierowanych przeciwko duchownym i organizacjom katolickim. W umowie Polski Kościół zgodził się m.in. potępić działalność podziemia antykomunistycznego czy wezwać duchowieństwo, by wiernych nauczało poszanowania władzy państwowej. Uznał też nowe granice Polski, co było niezgodne ze stanowiskiem Stolicy Apostolskiej. W zamian władza zapewniła swobodę wyznania, możliwość nauki religii w szkołach czy dalsze funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i innych organizacji katolickich. Był to pierwszy w historii Kościoła układ z władzami komunistycznymi, w dodatku podpisany bez konsultacji z Watykanem. Komuniści nie zamierzali go jednak respektować. Niedługo później wznowiono represje przeciwko duchowieństwu. Pod koniec 1952 roku pod zarzutami szpiegostwa aresztowano księży z Kurii Krakowskiej. Prawie dwa lata wcześniej do aresztu trafił biskup kielecki Czesław Kaczmarek. Ze stanowisk kościelnych wypierano także nominatów apostolskich, wymuszając wprowadzenie na ich miejsce księży lojalnych wobec władzy. Jednocześnie ograniczano prawo do swobody wyznania w szkołach, wojsku czy szpitalach. Reakcją prymasa Wyszyńskiego na te wydarzenia były słowa wypowiedziane 4 czerwca 1953 roku. Rzeczy Bożych na ołtarzach cesara składać nam nie wolno. Non possumus. Słowa non possumus, czyli nie możemy, znalazły się też w liście biskupów polskich skierowanych do władz 8 maja 1953 roku. W nim wyraźnie wyznaczono granicę, której Kościół przekroczyć nie może. Władza kościelna nie mogła zostać podporządkowana świeckiej, ale zarazem biskupi doceniali wkład rządzących w odbudowę zniszczonych kościołów na terenie całej Polski. Był to sygnał, że powrót do dawnych ustaleń jest dla kleru ciągle możliwy. Władza jednak tego nie chciała. We wrześniu 1953 roku próbowano wymusić na kardynale Wyszyńskim potępienie skazanego już biskupa Kaczmarka. Prymas odmówił. Niedługo później sam został zatrzymany i internowany.
tuż przed tym, przeczuwając swoje aresztowanie, powiedział: gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawy Boże, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas tchórzył, nie wierzcie. Gdy będą mówili, że prymas działa przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Przez 3 lata prymas przebywał w miejscach odosobnienia w Rywałdzie, Stoczku Klasztornym, Prudniku i Komańczy. W tym czasie głos Kościoła był praktycznie nieobecny w życiu publicznym, ale paradoksalnie wpływy więzionego kardynała uległy znaczącemu powiększeniu. Przetrzymywany przez prosowieckie władze duchowny został otoczony nimbem bohatera narodowego. Co ciekawe, była to do pewnego stopnia powtórka z historii. W 1873 roku także prymas Polski Mieczysław Leduchowski został uwięziony przez Niemców. Powodem również była próba podporządkowania Kościoła władzy świeckiej i podobnie też Polacy uznali represjonowanego duchownego za męczennika sprawy polskiej. W 1956 roku na fali październikowej odwilży kardynał Wyszyński został uwolniony. Stojący teraz na czele nowego państwa Władysław Gomułka zrobił to głównie ze względu na presję społeczną. Prymas, zdając sobie z tego sprawę, postawił władzy nowe warunki, w zamian za które polski kościół miał poprzeć zmiany. Za poparcie dla nowego pierwszego sekretarza kościół odzyskał prawo do nauczania religii w szkołach czy przywrócenie usuniętych wcześniej z diecezji biskupów. Jednak już w 1958 roku państwo ponownie zaczęło wycofywać się z porozumienia z kościołem. Konflikt ten wraz ze wzrastającą społeczną niechęcią do Gomułki znów jednak działał na korzyść duchowieństwa. Kościół pod przewodem Wyszyńskiego posiadał w społeczeństwie potężny kredyt zaufania, a jego nieprzejednane stanowisko wobec projektów podporządkowania władzy świeckiej spowodowało, że był jedną z niewielu w Polsce niezależnych instytucji. Celem prymasa Polski było jednak nie tylko zachowanie przez Kościół tej pozycji, ale również przeprowadzenie Polaków przez okres komunizmu. Dlatego kardynał Wyszyński nie przyjmował postawy jawnie antykomunistycznej, lecz stawiał na ciągłe prowadzenie dialogu z władzą przy zachowaniu możliwości wyrażenia swojego zdania, które to zdanie miało olbrzymią wagę. W 1965 roku prymas był jednym z sygnatariuszy listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, gdzie znalazły się słynne słowa: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. 3 lata później prymas solidaryzował się z protestującymi studentami i potępił antysemicką kampanię. Za represjonowanymi ujął się również po krwawych pacyfikacjach robotników w 1970 i w 1976 roku. Po powstaniu Komitetu Obrony Robotników, a następnie Solidarności, Kościół pomagał prowadzić działalność opozycyjną. Kardynał Wyszyński jednak swoje wystąpienia niejednokrotnie autocenzurował. Wiedział, że ze względu na sprawowany przez siebie rząd dusz w Polsce, jego słowa mogą mieć daleko idące konsekwencje. Starał się wypowiadać w sposób stonowany, by nie podsycać konfliktu i nie pogarszać sytuacji. Po masakrze na Wybrzeżu w 1970 roku w obawie przed sowiecką interwencją wycofał list pasterski Episkopatu, który w wyraźny sposób krytykował władzę. W czasie strajków sierpniowych w 1980 roku poparł ideę wolnych związków zawodowych, ale apelował, by państwo jak najszybciej powróciło do normalnego funkcjonowania. Był również wyraźnym zwolennikiem ewolucyjnego, a nie rewolucyjnego poszerzenia kolejnych sfer wolności. Wyszyński poprzez swoje działania wprowadził komunistów w pułapkę. Zwiększenie represji wobec duchowieństwa tylko umacniało jego popularność. Z kolei wszelkie próby przekupienia prymasa kolejnymi przywilejami spełzały na niczym, gdyż ten w ogóle nie czuł się zobowiązany wobec PZPR-owskich dygnitarzy, nieustannie kierował się wyłącznie dobrem Kościoła i polską racją stanu. Komuniści nie byli dla niego przyjaciółmi ani nawet partnerami do współpracy. Kontakty z nimi utrzymywał wyłącznie w celu załatwienia konkretnych spraw. Ta realna polityka prymasa Polski pomagała realizować jego naczelny projekt. Kardynał Wyszyński uważał, że tzw. ludowy katolicyzm, czyli przywiązanie prostych ludzi do wiary katolickiej, może stanowić skuteczną szczepionkę na komunizm. Przywiązanie to miało być zatem w Polsce zjawiskiem masowym. Jeszcze w trakcie internowania w 1956 roku pod wpływem lektury Potopu
napisał tekst jasnogórskiego ślubowania narodu, w którym przyrzekano wierność religii i moralności katolickiej oraz pracy nad wykorzenieniem wad narodowych. W kolejnych latach prymas Polski zainicjował projekty nowenny narodu polskiego, peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do każdej polskiej parafii, czy w końcu obchodów tysiąclecia chrztu Polski. We wszystkich tych działaniach natrafił na opór władzy komunistycznej. Jednocześnie Gomułka próbował zbudować dla nich świecką przeciwwagę w postaci uroczystości tysiąclecia państwa polskiego. W tym starciu klęskę poniósł pierwszy sekretarz. Niejednokrotnie ludzie zwoływani na państwowe obchody zaraz po ich zakończeniu szli już dobrowolnie na uroczystości tysiąclecia chrztu. W 1966 roku, czyli w momencie, kiedy doszło do kulminacji starcia między Gomułką a Wyszyńskim, w polskich kinach królował nominowany później do Oscara film Jerzego Kawalerowicza Faraon. Powieść Bolesława Prusa reżyser wykorzystał do nakreślenia przypominającego współczesny konflikt sporu między władzą świecką a kościołem. Postać kapłana Herhora, grana w tym filmie przez Piotra Pawłowskiego, została wyraźnie wykreowana na wzór prymasa Wyszyńskiego. I choć obraz ten miał przeciwstawiać złych kapłanów postępowej władzy, to trudno nie dostrzec w tym filmie podziwu dla Herhora, który jawi się nie tylko jako prawdziwy władca państwa, ale też odpowiedzialny i przede wszystkim skuteczny przywódca ludu. Prymas Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. Pod wpływem presji społecznej władza zarządziła trzydniową żałobę narodową. Prymas tysiąclecia, prowadząc realną politykę, która zapewniła mu niezależność od władz, a przy tym bezpieczną pozycję w panującym systemie i nieosiągalny dotąd autorytet wśród ludzi, stworzył z kościoła instytucję, która zapewniała w ówczesnej Polsce najwięcej wolności. W czasie pogrzebu kardynała, który zgromadził wielotysięczne tłumy i miał niezwykle uroczysty charakter, działacze Solidarności przynieśli wieniec z szarfą, niekoronowanemu królowi Polski. Z kolei biskup Jerzy Modzelewski odczytał testament spisany przez prymasa tysiąclecia 15 sierpnia 1969 roku, w którym znalazły się słowa: Kościołowi w Polsce służyłem według najlepszego mojego zrozumienia jego sytuacji i potrzeb. Chciałem obronić Kościół przed zaprogramowaną ateizacją, przed nienawiścią społeczną, przed rozwiązłością. Uważam sobie za łaskę, że mogłem z pomocą Episkopatu Polski przygotować naród przez wielką nowennę, śluby jasnogórskie, akt oddania narodu Bogu Rodzicy w macierzyńską niewolę miłości i społeczną krucjatę miłości, na nowe milenium. Gorąco pragnę, by naród polski pozostał wierny tym zobowiązaniom.